Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na drugiej części pytań i odpowiedzi. Będziemy dzisiaj kontynuowali odpowiadanie na pytania, które dostałem od Państwa w społeczności. Pytanie pierwsze. Osoba przedstawiająca się jako Julius Evola. Wydawało mi się, że Julius Evola już nie żyje, no ale widocznie się mylę. Pyta. Według Pana, do osiągnięcia sukcesów politycznych i możliwości realizacji własnej wizji państwa, gospodarki lub społeczeństwa, co jest bardziej potrzebne? Poparcie międzynarodowych elit, wielkiego kapitału, lóż, mafii, czy innych mniej lub bardziej tajnych środowisk, czy poparcie własnych obywateli jest wystarczające? Ja powiem tak, teoretycznie poparcie własnych obywateli jest wystarczające. Tyle tylko, że większość ludzi nie zastanawia się nad kwestiami politycznymi, gospodarczymi, kulturowymi. Dlatego też ich poparcie w znacznej mierze jest po prostu niestałe. Kiedy pewien program, który jest przez nich popierany, jest gwałtownie atakowany na przykład przez mass media, to wielu z nich natychmiast zmienia zdanie, dlatego że są po prostu łatwi do przekonania, bo tak naprawdę się ich nie przekonuje, tylko pokazuje się obrazki z komentarzami, sympatyczne lub antypatyczne, i to wystarcza. Stąd też, o ile teoretycznie wystarcza poparcie własnych obywateli, to jest ono możliwe wtedy, kiedy się również posiada środki komunikacji z nimi, a te środki dzisiaj w znacznej mierze znajdują się w rękach tego, co Pan tutaj napisał, międzynarodowych elit, wielkiego kapitału, lóż i mafii i tajnych środowisk. Także to się tak zupełnie tego nie da oddzielić. I prawda jest taka, że każdy, kto tych środków nie posiada i przemawia do swoich rodaków czy współobywateli, no to prowadzi pewnego rodzaju partyzantkę, taką jak na przykład ja prowadzę w tej chwili na tym kanale. Pan Jędrzej Świder pyta. Jak pan sądzi, czy Solidarna Polska może w niedalekiej przyszłości zostać następcą Prawa i Sprawiedliwości? Nie, nie zostanie, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość opiera się przede wszystkim na charyzmie, osobistej charyzmie Jarosława Kaczyńskiego. W moim przekonaniu zresztą Prawo i Sprawiedliwość nie przetrwa odejścia ze sceny Jarosława Kaczyńskiego i popadnie w całkowitą destrukcję. Solidarna Polska jest traktowana tylko i wyłącznie, a szczególnie sam Zbigniew Ziobro, przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości jako taki, można powiedzieć, pomocnik Jarosława Kaczyńskiego, a nie jako samodzielna siła, która mogłaby partię Jarosława Kaczyńskiego zastąpić. No poza tym warto zwrócić uwagę również to, że Solidarna Polska jest eurosceptycznym skrzydłem Zjednoczonej Prawicy. Tymczasem większość wyborców Zjednoczonej Prawicy popiera integrację europejską i dlatego choćby z tego powodu nawet nie jest w stanie Solidarna Polska przejąć większości wyborców, przynajmniej nawet teoretycznie. Także myślę, że Solidarna Polska nigdy nie zastąpi Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. Pan Bart Bartini. Kto jest pańskim ulubionym myślicielem politycznym z szeroko pojętej prawicy? To bez wahania powiem, że jest to dwóch myślicieli. W takim, bym powiedział, ulubionym, z którym się zgadzam i czytam go z zachwytem, jest Charles Maurras. A drugim ulubionym myślicielem, którego czytam, częściowo się zgadzając, częściowo się kompletnie nie zgadzając, mimo to mnie cały czas inspiruje i fascynuje myślowo, jest Carl Schmitt. Zresztą nie jest przypadkiem, że o Carlu Schmitcie napisałem dwie książki, o Maurrasie napisałem jedną. To są te dwie postaci. Pytanie drugie. Co według Pana jest dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski i Polaków? No to przedstawiłem to w swoim
wystąpieniu Homo Schwabus, które jest dostępne tutaj w, dostępne w jednym z filmów, to znaczy czwarta rewolucja przemysłowa i wizja zniesienia państw narodowych i likwidacji klasy średniej i podporządkowania całego światu panowania międzynarodowych wielkich korporacji i finansjerów. Uważam, że to jest największe zagrożenie. Do jakiego odłamu polskiego obozu narodowego panu najbliżej? Zdecydowanie, to zresztą mówiłem na ostatnich pytaniach i odpowiedziach, do ruchu staroendeckiego tak zwanego, czyli tej w endecji do zamachu majowego kierowanej przez Dmowskiego, Strońskiego, Balickiego, Popławskiego i tym podobnych myślicieli politycznych, których charakteryzuje niezwykle wysoki poziom politycznego racjonalizmu i realizmu politycznego. Nie ukrywam, że jest to coś, co w starej endecji jest mi zdecydowanie najbliższe. Pytanie czwarte. Jaki jest optymalny ustrój Polski według pana? Kanclerski, prezydencki, czy może monarchia? Ja powiem tak, może monarchia, tylko że oczywiście monarchia jest już instytucją historyczną, która nigdy już nie wróci, a przynajmniej prawdopodobnie w naszych czasach. Co będzie za 1000 lat, się nie wypowiadam, bo przecież tego nikt nie wie. W każdym razie myślę, że w tej chwili dla Polski, biorąc pod uwagę istniejące okoliczności, uwarunkowania międzynarodowe, kulturowe, polityczne i tak dalej, najlepszy dla Polski ustrój byłby tak zwany półprezydencki, taki jaki mniej więcej istnieje we Francji w tej chwili, w Piątej Republice. To znaczy zakładający silną pozycję prezydenta, szczególnie w polityce międzynarodowej, a także dającej mu dużo realne kompetencje w stosunku do parlamentu. Pytanie piąte. Co sądzi pan o tak zwanej polityce historycznej IPN łamany na PiS i akcjach dekomunizacyjnych wyrażanych na przykład pod postacią likwidacji pomników ku czci poległych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego? Czy to nie jest przypadkiem antykomunistyczny obłęd? Ja powiem tak, rozumiem, że komuś się może nie podobać i że należy go zdjąć pomniki czy nazwy ulic, które się kojarzą z zbrodniarzami. No to wiadomo, jakby gdzieś, nie wiem, stał pomnik Bieruta, no to nikt go nie będzie normalny bronił. Co innego są żołnierze Wojska Polskiego, którzy, co tu dużo mówić, większość z nich nie miała wyboru. Mogła trafić albo do Ludowego Wojska Polskiego, albo nie trafić nigdzie, ewentualnie siedzieć w łagrach gdzieś tam na Syberii. I to, że część żołnierzy razem z Andersem uciekła przez Iran na zachód, przez Persję ówczesną, wynikało z przypadku, to znaczy to byli ci, którzy zdążyli się załapać za armią Andersa, ci, którzy się nie zdążyli załapać, bo na przykład za późno ich wypuszczono z łagrów albo mieli za daleko fizycznie, żeby dotrzeć na czas, wstąpili do Ludowego Wojska Polskiego. Dlatego potępianie tych ludzi i traktowanie ich jako zdrajców czy coś w tym rodzaju jest, nie wiem, czy to nawet można nazwać nieporozumieniem, jest to po prostu dla mnie granda. Dlatego jestem przeciwny dekomunizowaniu właśnie Wojska Polskiego, które zajmowało się walką z Niemcami i u boku, prawda, Armii Radzieckiej. Razem z tą Armią Radziecką dokonały te oddziały wyzwolenia Polski, dokonały te oddziały zdobycia dla Polski tak zwanych ziem odzyskanych. Między innymi w walkach o Pomorze, prawda, czy o Kołobrzeg. Potem zdobywały Berlin i zdobycie Berlina jest z pewnością największym zwycięstwem w historii Polski nad Niemczyzną. I dlatego robienie z tych ludzi z tego powodu zdrajców uważam za jakąś kompletną aberrację. Co więcej, dekomunizowanie z Ludowego Wojska Polskiego, szczególnie ziem odzyskanych, jest tak naprawdę ich depolonizacją. Dlatego, że były to ziemie w większości zamieszkałe przez
zgermanizowaną lub osiedloną ludność niemiecką na przestrzeni wieków. Dlatego też poza gdzieś tam epoką Piastów i średniowiecza one po prostu utraciły związki polityczne, a potem nawet również kulturowe i językowe z polskością. I dlatego bardzo często, na przykład nie wiem, w Szczecinie, powiedzmy, zdobycie tych ziem przez Wojsko Polskie, Ludowe Wojsko Polskie tak zwane, w latach 44-45 jest jedyną jakby racją ich przynależności do Polski. Dlatego dekomunizowanie, szczególnie ziem odzyskanych, uważam za działalność, nie zawaham się określić mianem antynarodowej. Jak mówię, co innego są zbrodniarze komunistyczni, jacyś ubecy, prawda, czy coś w tym rodzaju. To tego nikt nie będzie chyba bronił, nikt normalny, poza ich rodzinami, jakimiś tam ostatnimi entuzjastami wujka Józefa Wissarionowicza ich nie broni, ale co innego jest Wojsko Polskie, które po prostu brało udział w wojnie. W takiej jednostce, ci ludzie brali udział w tej wojnie w takich jednostkach, w jakich jedynie mogli wziąć udział i po prostu nie mieli innej możliwości. Pan Jacek Komeda pyta: jakiego polityka polskiego z dzisiejszej sceny politycznej ceni pan najbardziej i dlaczego? Właściwie powinienem powiedzieć, że żadnego. Znaczy, powiem tak, cenię tych polityków, nawet tych, którymi się nie zgadzam, o których mam pewność, że poglądy, które głoszą, są ich poglądami. Takim politykiem na przykład od wielu lat, który głosi swoje poglądy, wiem, że to są jego poglądy, nawet jeśli nie ze wszystkimi się zgadzam, jest na przykład Janusz Korwin-Mikke z prawej sceny politycznej, a Zandberg z lewej strony politycznej. Najgorszymi osobami w moim przekonaniu są takie osoby, które nie mają żadnych poglądów. Jak to kiedyś określił Jacek Kuroń, polityk demokratyczny to jest taki, który zaczyna dzień od studiowania sondaży i studiowania pytań i odpowiedzi zadawanych wyborcom, jakie mają zdanie w danej sprawie. I widząc, jakie mają zdanie w danej sprawie, to też ma takie zdanie. No to jest właśnie model, którego ja nie trawię, nienawidzę, bo to znaczy, że można być kompletnie wszystkim, prawda, i mieć każde poglądy. Neocat E. Jakie są obecnie główne nurty polityczne w Polsce, odrzucając oczywiście propagandę i życiorysy, jakie sobie wystawiają partie polityczne w Polsce? No to wszystkie te główne nurty postsolidarnościowe, to ja bym powiedział tak. Mamy z jednej strony, może zacznijmy od lewej strony, lewicę kawiorową, to znaczy jest to rodzaj lewicy, która w ogóle się już nie interesuje kwestiami społecznymi, proletariatem, biednymi, wykluczonymi itd. Tylko interesuje się problemami walki z kościołem, problemami mniejszości narodowych, mniejszości seksualnych, agendą LGBT itd. Lewica tę określa się często, szczególnie na Zachodzie, mianem kawiorowej, z tego powodu, że są to osoby, zresztą zarówno działacze, jak i wyborcy, którzy deklarują swoją lewicowość i wrażliwość społeczną, w rzeczywistości pochodzą z wyższych klas średnich i których dochody są znacznie wyższe od dochodów przeciętnych. I w Polsce tego typu lewica kawiorowa istnieje, będąca tak naprawdę lewym skrzydłem liberalizmu, charakteryzującym się popieraniem wszelkich rodzajów buntów wobec tradycyjnej wartości, religii, obyczajów i tak dalej. To jest w Polsce lewica. Ona tak naprawdę jest lewym skrzydłem liberalizmu, takim bym powiedział, zdemoralizowanym liberalizmem wielkich miast i młodzieży z wielkich miast. To jest jedno skrzydło. Drugie skrzydło reprezentuje, taki bym powiedział, nieokreślony światopoglądowo dokładnie liberalizm, który się ogranicza do prostych haseł typu wolność, demokracja, prawa człowieka, w rzeczywistości bardzo płynny ideowo i nie posiadający żadnych idei.
To jest drugie skrzydło. I trzecie skrzydło to jest takie, nazwijmy to, skrzydło demagogii socjalnej połączone z jakimś takim patriotyzmem bazarowym, tak bym to określił. I to są główne trzy nurty polityczne w Polsce, które partie polityczne byście sobie Państwo do tych trzech nurtów dopisali, to sobie odpowiedzcie sami. Drugie pytanie. Czy obecnie możemy mówić, wskazać jakiś samodzielny rząd w Unii Europejskiej? Pod pojęciem samodzielny należy oczywiście rozumieć nie taki, który nie respektuje różnego rodzaju możliwości i ograniczeń gospodarczych, politycznych w polityce światowej, ale w każdym razie taki, który sam steruje swoimi sprawami i nie jest to rząd, który tylko i wyłącznie czeka na telefony z obcych ambasad, które będą mówiły, co należy robić. I takie rządy oczywiście są. Są to największe państwa unijne. Myślę, że takim rządem w 100% czy w 99% powiedzmy niezależnym będą rządy Niemiec i Francji, ale jest to również stan osiągalny przez mniejsze państwa, takie jak na przykład Węgry Viktora Orbana. Także można powiedzieć, że samodzielność polityczna jest również dostępna dla małych państw, mniejszych państw, wtedy, kiedy mają one wolę i odwagę. Oczywiście wolność małych państw polega przede wszystkim na tym, że mogą sobie wybierać partnera politycznego, ponieważ nie są w stanie same zupełnie samodzielnie funkcjonować. I takim właśnie rządem jest rząd Viktora Orbana, który sobie wybiera swoich sojuszników, balansując w gruncie rzeczy pomiędzy Niemcami a Rosją. Ale dzięki temu uniezależniając się całkowicie od polityki amerykańskiej. Pan Paweł Panek. Czy jest szansa na odcinek o Hezbollahu? Ojej. Niewielka. Powiem szczerze, nie specjalizuję się w temacie, więc o Hezbollahu to będzie mi ciężko coś więcej powiedzieć. Erdo.xpl. Jakie zdanie ma Pan o członkach Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, czyli o mormonach? Szczerze, żadnego mormona nie znam. Jedyne, z czym się mormoni kojarzą, to wielożeństwo. Więc tak naprawdę za bardzo nie mam zdania. Czy w dzisiejszych realiach światowych mogłaby nastąpić jakakolwiek kontrrewolucja, na przykład taka, jaka miała miejsce w Hiszpanii w 1936 roku? Jeśli tak, to jakie warunki musiałyby mniej więcej spełnić, by miała cień szansy na zaistnienie i co mogłoby jej potencjalnie sprzyjać? Powiem tak, no kontrrewolucja, tak jak w Hiszpanii 1936 roku, się nie uda z bardzo prostego powodu. Mówimy oczywiście o zbrojnej. Dlatego, że ktoś ją musi przeprowadzić. Ja nie bardzo widzę siły do przeprowadzenia takiej kontrrewolucji. Ktoś w razie konfrontacji zbrojnej musi również tej kontrrewolucji dostarczyć broń. Ja nie widzę tych państw, które mogłyby kontrrewolucjonistom dostarczyć broń z przyczyn polityczno-ideowych. Myślę, że w tej chwili, czy nam się to podoba, czy nie, spór znajduje się na innym płaszczyźnie. I przede wszystkim dotyczy tego, czy przetrwają państwa, suwerenne państwa narodowe, czy też ulegną procesom globalizacji i się przekształcą w jakąś taką światowe superpaństwo, czy magmę polityczną światową, w której będą rządziły kosmopolityczne elity w takt, który będą przygrywały im wielkie korporacje, światowa finansjera. No, w tej chwili poziom walki jest taki i w tej walce, myślę, musimy wziąć udział. Hamilcar Barkas. Czy możemy się spodziewać filmów o powstaniu i przebiegu nacjonalizmów i konserwatyzmów mniejszych narodów? Serbskiego, greckiego, czeskiego, portugalskiego czy też holenderskiego? Tak, tylko że myślę, że to będzie w jakiejś oddzielnej serii. Ja się w ogóle przymierzam po to, żeby za jakiś czas zrobić taką serię jeszcze filmów na temat
poszczególnych państw europejskich, szczególnie ich historii w okresie międzywojennym, bo na tym się dość dobrze znam. Także myślę, że tam będą te tematy poruszane, ale na razie ta seria jest w głębokich planach i się pewnie gdzieś uzewnętrzni dopiero za jakiś czas, jak skończę serię Historia myśli politycznej, bo to zarówno muszę skończyć tą serię do końca, jak i zrobić początek jej, czyli starożytność, prawda, i średniowiecze, bo to wszystko jest nienagrane. Także to będzie kiedyś, na pewno. VFR pyta. Czy zyskująca popularność wśród amerykańskiej lewicy idea intersekcjonalności, zakładająca podział społeczeństwa na skonfliktowane ze sobą klasy, nie tylko ekonomiczne, ale również rasowe, płciowe i inne, jest rozszerzoną wersją marksizmu? Ja bym powiedział tak, to nie jest marksizm, dlatego że marksizm zna tylko i wyłącznie podział na klasy o charakterze ekonomicznym, czyli na pracodawców i pracobiorców, zwanych przez Marksa burżuazją i proletariatem. To oczywiście nie jest ten podział, to jest coś innego, a mianowicie współczesna radykalna lewica zachodnia, również amerykańska, zdaje sobie sprawę z tego, że doszło do fatalnego dla niej zdarzenia, a mianowicie do, to się tak fachowo nazywa, zaniknięcia podmiotu historycznego. Cóż to jest podmiot historyczny? W filozofii Hegla i w filozofii posthegelowskiej, a taką jest marksizm, podmiot historyczny jest to grupa społeczna, klasa, naród, jakaś warstwa prowadząca historię. W marksizmie taką grupą społeczną jest proletariat, czyli klasa społeczna. I problem polega na tym, że klasa społeczna proletariacka w krajach zachodnich utraciła swój charakter rewolucyjny. Dlaczego? Dlatego, że proletariat się po prostu wzbogacił. Ktoś, kto, nie wiem, jeździ dobrym samochodem, ma telewizor, komputer, laptopa, jeździ na wczasy za granicę i tak dalej, to nie jest podmiot rewolucji społecznej, dlatego że po prostu są to ludzie, którym się dobrze powodzi i żyją w sposób konsumpcyjny. Dlatego też współczesna skrajna lewica poszukuje nowych podmiotów historycznych i właśnie takimi podmiotami historycznymi rewolucyjnymi w stosunku do tradycyjnego społeczeństwa są mniejszości seksualne, są feministki, mniejszości narodowej, rasowej i tak dalej. I to są właśnie, no, bym powiedział, zastępcze podmioty historyczne. Oczywiście z tymi podmiotami historycznymi nie da się przeprowadzić rewolucji w rozumieniu komunistycznym, czyli zniesienia własności, ale można z nimi dokonać destrukcji tradycyjnego społeczeństwa, co według właśnie marksistów i tego typu radykałów prowadzi do jakiegoś, no, zamieszania społecznego, z którego może gdzieś kiedyś wybuchnie rewolucja. Tak mi to tłumaczył kiedyś mój kolega marksista. I mówi tak, tak mi tłumaczy właśnie, jak ta wybuchnie rewolucja, prawda, z tymi mniejszościami seksualnymi, rasowymi i tak dalej. I będzie rewolucja, wchodzimy komunizm. Tak się zaczęło. Nie, komunizmu nie będzie. Także to tak jest. No ale to przynajmniej jakiś ruch w ten sposób chcą wprowadzić. Pan Rafał Kaczkowski. Czy nagra pan wykład o myśli politycznej I Rzeczpospolitej, rozbiorów, romantycy, stańczycy? Myślę, że zrobię po prostu serię całą o polskiej myśli politycznej i wtedy oczywiście takie wykłady będę nagrywał, no ale to najpierw trzeba skończyć jedną serię, bo tutaj zawsze powiem taki problem. Czy polską myśl polityczną należy omawiać razem z myślą światową i dawać jej proporcjonalnie tyle miejsca, ile dla całej myśli światowej, dla innych kierunków. To jest jedna szkoła. I druga szkoła jest taka, że należy polską myśl polityczną eksponować, robiąc oddzielny jakby kurs wykładowy. Zawsze był ten spór. Dlaczego jest spór? Dlatego, że polska myśl polityczna poza takimi kierunkami, jak, znaczy powiem tak, w omawianiu ogólnej polskiej myśli politycznej, dla polskiej myśli politycznej zrobiłbym maksymalnie 3 wykłady. To znaczy dla myśli staroszlacheckiej, następnie dla myśli romantyzmu polskiego
i dla myśli endeckiej. Pozostałe nurty polskiej myśli politycznej mają charakter wtórny w stosunku do zachodnich i nie poświęcałbym im w ogóle czasu. Dlatego na wykładach z historii myśli politycznej, gdybym na przykład ich miał, nie wiem, dajmy na to 60, no to byłyby o polskiej myśli politycznej tylko 3 wykłady. A jeśli się zrobi oddzielny cykl o polskiej myśli politycznej, no to wtedy można zrobić tych wykładów na przykład 15. Drugie pytanie. Czy nie uważa pan, że poniekąd Kościół katolicki, tworząc uniwersytety, sam ściągnął na siebie niebezpieczeństwo? Dał bowiem ludziom zinstytucjonalizowaną naukę, która jednak mądrość pozwala rozwinąć tylko ludziom mądrym. Ludzie głupi zaś od powiększania wiedzy na uniwersytecie wcale nie mądrzeją, lecz wiedzę wykorzystują do uzasadniania swoich perwersji umysłowych i siania zła. Wszak wystarczy wspomnieć, ile herezji i fałszywych ideologii wyszło z uniwersytetów. Ja powiem tak, kiedy Kościół tworzył uniwersytety w średniowieczu, to były to grona niezwykle elitarne. To nie było masowe szkolnictwo, zresztą nie mogło być, choćby z tego faktu, że książek wtedy jeszcze nie było, czyli nie można było pójść do księgarni i kupić podręczników. Wszystko było słuchane na wykładach i studenci sobie to notowali. Sam fakt zresztą, że wykłady były po łacinie, powodowały, że nie były dostępne dla większości ludzi, już nie mówię intelektualnie, ale nawet językowo. Dlatego to były, one kształciły elity w najbardziej autentycznym i radykalnym rozumieniu tego terminu. Można powiedzieć, demokratyzacja systemu edukacyjnego to przyszła dopiero już po reformacji, czyli po zwycięstwie, pojawieniu się różnego rodzaju herezji w stosunku do Kościoła katolickiego. To nie jest tak oczywiście, że Kościół katolicki wstrzymał rozwój, prawda, edukacji. To jest po prostu odkrycie dokonane przez Gutenberga druku. Spowodowało o tym, to jest koniec XV wieku, które spowodowało, że nauki różnego rodzaju reformatorów, czyli w rozumieniu Kościoła heretyków, stały się tak niezwykle popularne. Zresztą, jak się weźmie jakiekolwiek historię książki, są takich kilka książek o historiach, o historii książki, no to tam się podkreśla, że pierwszym, który zrozumiał rolę masowej książki drukowanej, broszur drukowanych idących do ludu, był Marcin Luther. Także ja bym powiedział, że to najpierw były uniwersytety, a potem pojawiło się, najpierw były herezje, a dopiero potem pojawiła się masowa edukacja i książka. 3. Dlaczego prawie wszystkie najbardziej szalone filozofie i ideologie powstają u Niemców? Dlaczego to właśnie z Niemiec tak potężnie wyrasta korzeń zła? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wspomniany przeze mnie Marcin Luther. Spowodował on zerwanie z całą tradycją scholastyki i neoscholastyki, czyli można powiedzieć z całą kulturą świata łacińskiego. Nastąpiło zerwanie, programowe zresztą dla Lutra, z Arystotelesem, ze świętym Tomaszem z Akwinu. I cóż to powoduje? A mianowicie zarówno Arystoteles, jak i święty Tomasz z Akwinu głosili, że świat poznajemy w ten sposób, że najpierw badamy empirycznie rzeczywistość, interesujący nas problem, a potem przychodzi rozum i zadaje sobie pytania, dlaczego, po co to służy, dlaczego to tak wygląda, dlaczego się tym tak posługujemy, a nie inaczej. Czyli można powiedzieć, arystotelizm i scholastyka, nie mówię tutaj o jakichś zdegenerowanych formach scholastyki, która zaczyna być zabawą w słowa, ale ta pierwotna scholastyka jest bardzo głęboko empiryczna i potem rozumowa. Podczas kiedy Luther zgardził zarówno empirią, jak i rozumem, uważając, że jedyne prawdy to są prawdy wiary, które człowiek, czytając Pismo Święte, znajduje we własnym umyśle, ponieważ był przekonany, że może dostąpić łaski i zrozumienia tekstu, który jest jedynym źródłem mądrości o świecie. I to spowodowało głęboko nieempiryczny, niedoświadczalny i nierozumowy charakter
niemieckiej filozofii. Niemiecka filozofia nigdy nie wychodzi od badania świata, tylko wychodzi od badania własnego rozumu, w którym szuka wszystkich prawd, które nie mają podstawy empirycznej, doświadczalnej. No i dlatego przekształciła się w gruncie rzeczy w badanie rozumu, tego, co u Kanta się nazywa noumenami, fenomenami, czyli nie tego świata, jakim on jest w rzeczywistości, tylko jakim się wydaje rozumowi. I utraciwszy kontakt z jakimkolwiek realnym doświadczeniem, zeszła sobie na manowce, można powiedzieć. Każdy filozof potem rozwijał kolejne myśli poprzedniego filozofa, mając w głębokiej pogardzie świat istniejący. No i tak powstają różnego rodzaju utopie, dziwactwa i dziwne, głupie pomysły. Czwarte pytanie. W jakich dziełach, czy też u jakich myślicieli, prócz Sir Roberta Filmera, można znaleźć myśl o pochodzeniu władzy królewskiej od władzy ojca rodziny? Ja bym powiedział tak, myśl, że władza królewska pochodzi od ojca rodziny, nie jest myślą specjalnie oryginalną filmerowską, dlatego że możemy taką tezę znaleźć na przykład u Jeana Bodena czy Thomasa Hobbesa. To, co różni tych dwóch myślicieli od Filmera, jest przede wszystkim to, że Filmer całą koncepcję władzy politycznej wyprowadził z władzy ojcowskiej. Podczas kiedy nowożytna myśl polityczna, zaznaczając ten element, potem stwierdza, że no, władza pochodzi od władzy ojcowskiej, ale ponieważ sprawowana jest nie nad żoną i, nie wiem, pięciorgiem dzieci, ale nad paroma milionami ludzi, no to musi być inaczej zupełnie zorganizowana. Podczas kiedy Filmer jest konsekwentny i twierdzi, że tak jak ojciec zarządza rodziną, tak władza dosłownie zarządza wszystkimi, stąd ta wizja najstarszy rządzi wszystkimi. I w tym sensie Filmer właściwie nie posiadał kontynuatorów, dlatego że myśl ta uniemożliwiała refleksję nad nowoczesnym państwem. Tatarkiewicz w swojej historii filozofii zaliczył chyba do realizmu kantyzm i marksizm. Pan, jak słyszałem, zalicza je do idealizmu. Skąd może być ta różnica? Szczerze mówiąc, wziąłem sobie Tatarkiewicza do ręki i tak trochę przejrzałem, ale tam nie znalazłem nigdzie zaliczenia kantyzmu i marksizmu do realizmu. Ale też nie powiem, że tam przeczytałem całe rozdziały o Kancie i Marksie pod tym kątem, bo mi się nie chciało. Jak mi pan wskaże numery stron, na których się to znajduje, to odpowiem bardziej w szczegółach. Czy może być jakiś bezpośredni związek pomiędzy islamskim fatalizmem a protestancką ideą predestynacji? Jest taki związek, dlatego że idea predestynacji jest zaczerpnięta ze Starego Testamentu. Jest to typowa idea właśnie starotestamentowa. I w Starym Testamencie jest takie przekonanie, to jest w ogóle przekonanie charakterystyczne dla ludów Bliskiego Wschodu. Montesquieu już by powiedział, że to wynika z życia na pustyni, a mianowicie przekonania o tym, że człowiek nie jest panem swojego losu, tylko człowiek jest jakby zależny całkowicie od wyższej od niego siły, czy to będzie siła boska, czy to będzie siła, nie wiem, jakaś naturalistyczna. Stąd też to przekonanie o tym, ten fatalizm cały, on po prostu się w nauce chrześcijańskiej ze Starego Testamentu wyraził w formie predestynacji, bardziej można powiedzieć intelektualnie podbudowany w stosunku do islamu, gdzie jest po prostu fatalizm. Ale źródło jest, bym powiedział, typowe dla ludów orientalnych. Siódme pytanie. Czy będzie wykład o ekologizmie, ideologia partii tzw. zielonych? No może i będzie. Szczerze mówiąc, nie miałem jakoś w planach, ale nie wykluczam tego, że gdzieś na końcu będzie. Pan Grzegorz K. Na portalu konserwatyzm.pl umieścił pan jako, w cudzysłowie, narody wymyślone, między innymi Litwinów, Ukraińców, Słowaków. Białorusini również są zapewne takim narodem. Kto i po co wymyślał te narody?
Czy łatwy zabór Krymu przez Rosję jest konsekwencją tego, że Ukraina jest państwem narodu wymyślonego, więc Ukraińcy nie zamierzają walczyć za swój kraj? Jeśli te narody są wymyślone, dlaczego Polakom nie udało się spolonizować Kresów i zmienić tamtejsze grupy narodowościowe w Polaków? Pojęcie narodów historycznych i narodów wymyślonych, czy niehistorycznych, jest pojęciem XIX-wiecznym, bardzo popularnym w nauce XIX-wiecznej. Co ciekawe, nawet Fryderyk Engels posługiwał się pojęciem narodów historycznych i niehistorycznych. Narody historyczne to są takie, które posiadają swoją historię polityczną. To znaczy, są to na przykład Polacy. Polacy mogą nie mieć w XIX wieku państwa, ale wszyscy wiedzą, że przez kilkaset lat wcześniej, przez ponad 700 lat je mieli, czy 800 nawet. Dlatego traktowani są jako naród historyczny. Są takie narody, które się pod koniec XIX wieku rodzą i tworzą i które nie posiadały swojej własnej tradycji historycznej, albo ją gdzieś znajdują w sposób sztuczny, bo była przerwana. Na przykład Słowacy, którzy gdzieś tam się odwołują do państwa wielkomorawskiego. Ale czy Wielkomorawianie byli Słowakami, to ja powiem szczerze, nie byłbym tego taki pewny. Nawet Morawy nie należą do Słowacji i nie są zamieszkane przez Słowaków. Także takie pojęcie się pojawia. I tymi narodami niehistorycznymi są właśnie Białorusini, Ukraińcy, Litwini, bo zatracili swoją świadomość całkowicie w dziejach polityczno. Mieli okres, prawda, że elity się spolonizowały, a lud to w ogóle się nie interesował żadnymi problemami narodowymi. Także takich narodów jest dużo. I pojęcie narodów historycznych i niehistorycznych jest z nauki XIX-wiecznej. To nie oznacza, że narody niehistoryczne, a więc stworzone sztucznie przez intelektualistów, filologów, czasami narody mogą być tworzone nawet przez ich obcojęzyczne elity polityczne. Na przykład Estończycy i Łotysze to były narody, które od czasów średniowiecznych nie posiadały swoich elit politycznych, języka literackiego, nic, ponieważ panowali tam Niemcy jeszcze od krzyżaków i kawalerów mieczowych. I w tych państwach, znaczy w tych regionach, bo to wtedy do Rosji należało, to niemieccy intelektualiści stworzyli pierwsze słowniki języka łotewskiego i estońskiego, pierwsze towarzystwa miłośników kultury łotewskiej i estońskiej, które co ciekawe obradowały w języku niemieckim. I wszystkie ich publikacje pierwsze też były w języku niemieckim, co nie zmienia faktu, że na przykład w przypadku Łotwy i Estonii pastorzy, też z niemieckiego pochodzenia, zaczęli uczyć się miejscowych dialektów, czyli łotewskiego i estońskiego, po to, żeby lepiej dotrzeć do swoich parafian i w ten sposób zaczęli wytwarzać tożsamość narodową łotewską i estońską. I czy to oznacza, że narody sztucznie wytworzone nie są w stanie walczyć o swoją niepodległość? Nie, to tak nie jest. Dlatego, że narody sztucznie wytworzone mogą być jak najbardziej bronić zażarcie swojej niepodległości równie dobrze jak narody historyczne. To jest raczej kwestia głębokości ich przekonania o swojej tożsamości i chęci posiadania własnego państwa. Ja bym powiedział w ten sposób. Przykład Ukrainy jest przykładem, w moim przekonaniu, narodu sztucznie tworzonego, który dopiero powstaje. Ukraińców, takich bym powiedział ukraińskich, autentycznych, oni są przede wszystkim w zachodniej części Ukrainy, czyli dawnej Galicji. I czym bardziej się przesuwamy na wschód, tym ta ukraińskość i poczucie ukraińskości jest słabsze. I to powoduje, że pośród żołnierzy, czy w ogóle opinii publicznej ukraińskiej, gdzie tożsamość narodowa nie jest jeszcze mocna, po prostu jakby no ta wola walki o swoje granice nie jest aż tak wielka. Ona jest wielka tylko wśród tych, którzy są świadomymi członkami tego narodu, a naród ukraiński jest dopiero w procesie formowania się. Inne narody typu, nie wiem, Czesi, Słowacy, Serbowie, Chorwaci, Bułgarzy czy Rumuni, to są już narody uformowane. Ale zwracam Państwu taką uwagę, weźmy sobie taki przykład. Mianowicie Rumuni są w tej chwili narodem uformowanym.
który z pewnością walczył o swoją niepodległość. Ale kiedy w 1940 roku, w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow, Stalin zabiera część Mołdawii i tworzy z niej Mołdawską Republikę Socjalistyczną, która dzisiaj istnieje jako Mołdawia, no to tam mamy ludzi, którzy się posługiwali językiem rumuńskim, mieli kulturę rumuńską, ale mieli jeszcze bardzo słabe poczucie tożsamości narodowej. I Stalin przejął Mołdawię w momencie, kiedy ta tożsamość jeszcze była słaba i o ile Rumuni, że tak powiem, są Rumunami, o tyle Mołdawianie mówiący po rumuńsku, po drugiej stronie sztucznie stworzonej przez Stalina granicy, nie czują się Rumunami, czują się Mołdawianami. Czyli pokazuje to, że naród powstający, jeżeli jakaś jego część nie została, że tak powiem, objęta procesem budowania świadomości narodowej, no to wtedy po prostu ten proces w tej części odciętej może w ogóle nie nastąpić. I to jest przykład Mołdawii. W Mołdawii tam się chyba 15% zaledwie Mołdawian uważa obywateli Mołdawii za Rumunów. Większość uważa się po prostu za Mołdawian. Jokesi pyta w ten sposób. A, przepraszam, tu jeszcze było pytanie, czy Polacy, dlaczego nie spolonizowali Kresów. Ja powiem tak, polskość na Kresach była kulturą szlachecką. I nie próbowano nigdy przeprowadzić jakby z tą polskością, pójść w głąb, to znaczy no, do miejscowej ludności autochtonicznej. Ona zresztą była oddzielona bardzo często tym, że była prawosławna lub unicka, a więc to jakby od razu z natury tworzyło jej pewną odrębność. I po prostu myślę, że można powiedzieć, że Polska nigdy nie podjęła próby polonizacji ludu na Kresach. To jest zaniedbanie po prostu ze strony Polski, bo gdyby podjęła taką próbę, to być może dzisiaj mieszkaliby tam sami Polacy. Próby nie podjęto. Jokesz pyta. Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu obowiązkowych szczepień na COVID w Polsce. W Unii Europejskiej przegłosowuje się właśnie paszport szczepionkowy. Uwspólnotowienie długu też jest praktycznie przyklepane. No to teraz lewica razem z PiS-em przyklepała, tak. A do tego wydaje się, że partia rządząca będzie budować na tym poparcie. Pojawiają się zapowiedzi cotygodniowych posiedzeń rządu w innym mieście Polski i promocję funduszu odbudowy. Mógłbym wymienić prawnie jeszcze wiele takich inicjatyw. Propaganda LGBT, ataki na Polskę w mediach zagranicznych czynionej najczęściej przez samych Polaków, które malują obraz rosnącego totalitaryzmu, uzależnienia człowieka i państw od instytucji ponadnarodowych, próby ocenzurowania historii, napisania jej na nowo. Czy istnieje według Pana realna szansa na odwrócenie, czy chociażby zatrzymanie tego trendu? Ja powiem tak, no trend jest tworzony wyraźnie w pewnym kierunku i no to ponownie odsyłam do mojego nagrania Homo Schwabus, bo tam ten trend został przedstawiony przez przewodniczącego Światowego Forum Ekonomicznego. Czy istnieje szansa na odwrócenie? Ja powiem tak, gdybym nie wierzył w taką szansę, no to w ogóle bym nie prowadził tego kanału. Bo to znaczyło, jeśli Homo Schwabus wygra, to będzie to wyglądało w ten sposób, że tutaj będzie spauperyzowany tłum, pozbawiony jakiejkolwiek kultury, tradycji, tożsamości i tak dalej, będzie rządziły wielkie korporacje. Wtedy to już można tylko usiąść, załamać się i płakać. Powiem tak, nie wierzę w to, że w historii są jakieś siły determinujące, że musi ona się potoczyć w tym kierunku. I to, że się toczy w tym kierunku, a toczy się, nie oznacza, że ten kierunek musi osiągnąć ostateczny triumf. Nie ma takiego fatalizmu w dziejach, który by powodował, że coś się musi stać. Nie ma. No, fatalizm w dziejach nie istnieje, to jest ludzki wymysł. Stąd jest optymizm, na przykład był marksistów, bo sobie wymyślili, że się skończy rewolucją komunistyczną, i pesymizm konserwatystów, którzy sobie ubzdurali, że muszą przegrać. Nic nie musi wygrać, nic nie musi przegrać. Wszystko się dzieje tu, w ludzkich umysłach. Jędrzej Świder pyta. Jako profesor ocenia Pan nauczanie zdalne i jego możliwe długofalowe skutki? Powiem tak.
W nauczanie zdalne, jeśli chodzi o wykłady, szczególnie jeśli są one interaktywne na Teamsach, tak zwanych, no to są jak wykłady. Ja w tej chwili też prowadzę na tym kanale wykłady i myślę, że nawet wykład online ma tą zaletę, że można sobie go odtworzyć dwa razy, trzy razy, czy coś powtórzyć, jakiś fragment. Co innego są zajęcia praktyczne, typu na przykład, nie wiem, ćwiczenia na uniwersytecie, czy po prostu lekcja w szkole, że tak powiem, aktywne, w których no, trzeba zobaczyć, czy student, czy też uczeń odrobił zadanie, zrozumiał i tak dalej, trzeba to sprawdzić i skontrolować. Nie ma takiej możliwości sprawdzenia i skontrolowania. Ja powiem szczerze, no, próbowałem kiedyś pytać, przeprowadzać egzamin właśnie na tych na Teamsach, czyli właśnie w formie zdalnej. I powiem tak, widzę, siedzi przede mną dziewczyna, patrzy się w ekran, zadaje jej pytanie, a ona mi odpowiada pełnymi zdaniami z mojego wykładu. Jak to jest możliwe? Odpowiedź jest banalnie prosta. Na ekranie prawdopodobnie ma odpowiedzi. Sobie gdzieś tam ręką przewinęła myszką, prawda, na odpowiednie pytanie i mi po prostu czyta, patrząc w ekran. Ja nie mam możliwości udowodnienia, że ona czyta, a jestem tego praktycznie pewien, że czyta słowo po słowie, patrząc mi się w oczy, bo patrzy prosto na ekran. Czy państwo narodowe może pana zdaniem prowadzić choćby ograniczoną ekspansję terytorialną, coś po kroju zajęcia Grodów Czerwieńskich za Bolesława Chrobrego? Tak, państwo narodowe oczywiście w pewnych kwestiach prowadzi i zawsze prowadziło działalność ekspansywną, dlatego że po pierwsze, w czasach, kiedy nie było jeszcze wykształconych narodów, czyli za Bolesława Chrobrego, to w ogóle przyłączenie Grodów Czerwieńskich mogło decydować o tym, czy one za kilkaset lat ludność tam mieszkająca się będzie czuła Polakami, Rusinami, Ukraińcami czy kimś. Więc to jest w ogóle inna epoka. I wtedy możliwości, że tak powiem, ekspansywne państw były duże, a one potem tworzyły wspólnoty narodowe. Dzisiaj oczywiście jest to już mniejsze, ponieważ te wspólnoty narodowe istnieją, ale zawsze istniały i istnieć będą ziemie pograniczne, ziemie, które no, jest kwestią kontrowersyjną, ich przynależność polityczna. Część ludności chce tu, a część chce tam. Dlatego na takich ziemiach, no oczywiście, każde państwo narodowe, takie ziemie sporne, chce mieć na swoim terytorium. I nie odpuszcza ich, ponieważ odpuszcza w ten sposób część swoich rodaków. Także pewna ograniczona ekspansywność, czy tak zwana irredenta, czyli chęć przyłączenia ziem zamieszkałych przez swoich współrodaków, jest normalna dla państwa narodowego. Czy zgodzi się pan, że w stosunku do państw, którym łagodnie rzecz ujmując nie po drodze z liberalną demokracją, pokroju Chin, Rosji, Iranu czy Korei Północnej, dominuje przekaz mocno bogaty w emocje, a mało bogaty w suche fakty podawane chłodnej ocenie? Tak, oczywiście, dlatego że w stosunku do takich państw nie poddaje się faktów, poddaje się przede wszystkim różnego rodzaju fake newsy lub też informacje w ten sposób wyselekcjonowane, żeby tworzyć stereotypy. I również polska propaganda telewizyjna i w ogóle medialna tworzy takie stereotypy właśnie w stosunku do przepraszam, Chin, Rosji, Iranu czy Korei Północnej, dlatego że no, słyszeliście państwo jakiekolwiek pozytywne na przykład informacje o Rosji w polskich mediach? Ja nie słyszałem. Albo kogoś pobili, albo kogoś zamordowali, kogoś zamknęli w więzieniu, nie ma tam albo są protesty, nie ma tam niczego absolutnie pozytywnego. Ja bym powiedział tak, jak się słucha polskich informacji na temat Rosji w przekazach medialnych, to właściwie tam jest tak źle, że skąd jest to poparcie dla Putina na poziomie 70% to nikt nie jest w stanie zrozumieć, a jest to tłumaczone tak, że jest mentalność niewolnicza i jak jest pan, to wszyscy tego pana popierają. Zresztą mam kolegę, który jest
No jest Rosjaninem o jakichś tam polskich korzeniach, ale w każdym razie mieszkającym w Rosji, z którym utrzymuje kontakty za pomocą Facebooka. On zresztą w Polsce studiował chyba przez rok, także mówiący po polsku i mówi, że jako Rosjanin, bo on się czuje Rosjaninem, uwielbia czytać polską prasę. Dlaczego? Znaczy, oczywiście w wersji elektronicznej. Dlatego, że jak się czyta w Rosji prasę, to jest ciągle narzekanie. Tu źle, tu brakuje, tacy jesteśmy słabi, tutaj nie domagamy. A jak się czyta o Rosji w polskich mediach, to jest Rosja, jaka potężna, ile ma dywizji pancernych, czołgi, jak zagraża całemu światu i tak dalej. Powiedział mi właśnie, że jak czytuje polskie media, to się podbudowuje w swojej poczuciu zachwytu nad tym, że jest Rosjaninem. Także to jest oczywiście sztuczny świat tworzony przez media. To samo dotyczy Chin, prawda? Zauważcie Państwo, że w Chinach dla jednych to jest państwo komunistyczne, dla innych jest ze skrajnym liberalizmem, gdzie panuje nieludzki kapitalizm. No to albo kapitalizm nieludzki, albo komunizm. No, nie może być równocześnie to samo. Także no Iran, no na przykład no Iran, no w ogóle to jak się czyta, to tam jest jakiś, nie wiem, jeden wielki obóz koncentracyjnym o charakterze teokratycznym. O Korei Północnej się nie będę wypowiadał, no bo to rzeczywiście nie jest kraj do końca normalny w naszym rozumieniu tego terminu. I mamy tam do czynienia rzeczywiście z despotyzmem, no i to trudno w systemu politycznego Korei Północnej bronić, no to jest troszeczkę inny przypadek. Ale myślę, że te kraje, czyli Chiny, Rosja i Iran są w polskich mediach prezentowane absolutnie jednostronnie. Jest to oczywiście kalka z mediów zachodnich, głównie anglojęzycznych, no powiedzmy sobie to szczerze. Naprawdę, jak patrzę na polskie media, aż się nie chce wierzyć, jak bardzo polskim dziennikarzom nie chce się niczego poczytać poza zrobieniem kalki z mediów anglojęzycznych. Jest to absolutnie żenujące. I są tam różnego rodzaju błędy. No ja pamiętam, no, był taka manifestacja przeciwników Putina. I tam na czele tych antyputinistów szedł Limonow ze swoją organizacją, taką nazistowską, z taką nazistowską, prawda, nawet symbolami nazistowskimi, z flagami przypominające flagi III Rzeszy. No i komentarz jest taki, prawda, że tutaj demokratyczna Rosja protestuje przeciwko putinizmowi. No to jak ta demokratyczna Rosja jest ze swastykami, no to... Także tutaj nie ma faktów, tutaj są przede wszystkim emocje po to, żeby stworzyć poczucie wrogości i negatywnych stereotypów, po to, żeby pod Polsce potem łatwiej przekonywać, że Polska będzie blokowała jedwabny szlak chiński i nie brała z tego powodu miliardów dolarów zysku, po to, żeby mieć fatalne stosunki z Rosją, a nawet kto wie, czy nie służyć kiedyś Amerykanom na pole bitwy ich wojsk pancernych z wojskami pancernymi rosyjskimi. No żeby ludzie się na coś takiego zgodzili, no to trzeba ich najpierw przekonać poprzez wypranie im mózgów, że to jest jakiś odczłowieczony przeciwnik, który musi zostać zniszczony, bo jest należy do jakichś tam, nie wiem, państw zbójeckich, jak to mówił, prawda, George Bush, czy czegoś takiego. Pan Hubert Przydatek. Dlaczego komuniści latynoscy są często lubiani przez faszystów i odwrotnie? Czy rewolucja kubańska i komunizm latynoski były w jakiś sposób odmienne od komunizmu europejskiego? A to bardzo fajne pytanie jest. Zresztą najbardziej prosty przykład. Wielka, prywatna, wspólna sympatia Fidela Castro na Kubie i generała Francisco Franco w Hiszpanii. Dlaczego? Dlatego, że skąd jest tam miłość do Franco, to tam na Kubie dokładnie nie wiem, ale na przykład generał Franco był zachwycony, jak to, prawda, postawił się tym wstrętnym Jankesom, prawda, Fidel Castro i tak dalej. Z czego to wszystko wynika? Mianowicie komunizm w krajach latynoamerykańskich, cały marksizm latynoamerykański, on nie ma charakteru internacjonalistycznego.
on ma charakter niezwykle dogłębnie, nazwijmy to, indygeniczny, to się ładnie nazywa, czyli miejscowy. Ten komunizm jest bardzo silnie powiązany z gwałtownym nacjonalizmem, który protestuje przeciwko amerykańskiej ekspansji w Ameryce Łacińskiej. Zresztą samo słowo Ameryka Łacińska jest pojęciem amerykańskim i jest niepochlebne. Tak mi to powiedział jeden profesor z Ameryki właśnie południowej. I o czym jest rzecz? A mianowicie, jeżeli amerykański wielki kapitał na przykład przeprowadzi, zainspiruje przy pomocy CIA zamach stanu w jakimś kraju latynoamerykańskim, i w wyniku tego zamachu stanu dojdzie do władzy jakaś tam junta wojskowa, która zwalcza komunizm i która wyprzeda za grosze wszystkie bogactwa naturalne kraju amerykańskim wielkim koncernom międzynarodowym, to teraz pojawia się pytanie, czy ci, którzy chcą tą władzę obalić i odebrać Amerykanom te wszystkie bogactwa naturalne kraju za grosze wyprzedane, czy oni są komunistami, czy są nacjonalistami? Tego się nie da w żaden sposób odróżnić, po prostu. Nie da się. Dlatego też postulaty komunistyczne czy marksistowskie tworzą swojego rodzaju jedno z postulatami nacjonalistycznymi. To jest coś takiego, co w włoskim faszyzmie, czy nawet jeszcze przed powstaniem włoskiego faszyzmu, Enrico Corradini określił mianem narodów proletariackich. Te narody latynoamerykańskie czują się jak proletariusze w stosunku do Stanów Zjednoczonych, którzy są okradani, wyzyskiwani, a potem dostają kopniaka. Ich bunt ma charakter zarówno socjalny i ekonomiczny, jak i charakter narodowy. I tych dwóch rzeczy po prostu w żaden sposób nie da się odróżnić. Dlatego na przykład jak spojrzymy sobie na Wenezuelę Chaveza, oni tam budowali socjalizm i nienawidzili Ameryki. I teraz jest pytanie, czy oni są socjalistami i budują socjalizm i dlatego nienawidzą liberalnej, wolnorynkowej, kapitalistycznej Ameryki, czy są nacjonalistami i budują system inny od amerykańskiego, wyrzucając amerykańskich inwestorów, którzy wykupili za grosze gospodarkę tego kraju. Nie da się tego odróżnić. Podobnie w Boliwii jest na przykład, prawda, ten cały ruch, który w polskich mediach uchodzi za komunistyczny, Evo Moralesa. To jest bardzo podobny przypadek, dlatego że Evo Morales stoi na czele większej części narodu złożonej z Indian, stąd nazwa indygenizm, czyli prawda, autochtonizm, nazwijmy to w ten sposób, który ruch ten występuje przeciwko przejęciu przez amerykańskie koncerny całych bogactw naturalnych krajów. I teraz pytanie, no oni się posługują po części nomenklaturą marksistowską, właśnie walki wyzysku kapitalistycznego i my, prawda, jako proletariat oszukiwany i wykorzystywany przez Amerykanów. Ale jak się spojrzy do, na przykład, ich główne pismo programowe takie tego ruchu moralesowskiego, nazywa się soberania, suwerenność, a nie jakaś walka klas czy coś. Także tam po prostu te postulaty socjalistyczne i postulaty nacjonalistyczne stanowią jedno całość, a kapitalizm i Ameryka stanowi drugą całość, która się tam rządzi zgodnie z doktryną Monroe jeszcze XIX-wieczną, że Amerykanie mają prawo, ci z północy, rządzić, kierować i wyzyskiwać tych Amerykanów z południa. Dlatego tego się nie da w żaden sposób rozdzielić, tych postulatów narodowych i postulatów socjalnych. Bardzo często zresztą ta narodowa lewica ma również charakter głęboko chrześcijański.
No, teologia wyzwolenia cała. To jest właśnie ten, bym powiedział, tworzą taki amalgamat, można powiedzieć, chrześcijańsko-narodowego socjalizmu, prawda? I to jest coś, co się podoba ruchom faszystowskim w Europie i przywódcom faszystowskim w Europie. Zawsze tego typu ruchy się podobały, ponieważ oni też reprezentowali no, taki socjalizm narodowy, prawda? Tylko, że oni się jakby świadomie uważali za faszystów, podczas kiedy tamci gdzieś tam w swojej samoświadomości subiektywnej się uważają jednak za ludzi lewicy. Stąd jest ta różnica jakby samoświadomościowa, ale bardzo wiele postulatów jest identycznych. Stąd jest ta obopólna sympatia. Drugie pytanie może być mniej sensowne. Zaraz zobaczymy. Czy środowisko obecnej lewicy stalinowskiej, Mateusz Cichocki i tak dalej, można określić jako faszystowskie? Zaszły w tym środowisku zmiany takie jak po Wielkiej Wojnie wśród części socjalistów. Zwrot narodowy, docenienie roli religii przynajmniej w retoryce i sprzeciw wobec indywidualistycznych postulatów, które paradoksalnie były podzielane przez komunistów i socjalistów, takich jak liberalizacja w sferze seksualnej. Powiem tak, no jeden z przedstawicieli tego środowiska kiedyś do mnie napisał na Facebooku i chciał się przedstawić, tam się przedstawił z imienia i z nazwiska i napisał, że sam siebie określa mianem lewicy homofobicznej. Także rzeczywiście jest to inna lewica i te środowiska odwołujące się do tradycji komunizmu bardzo często są środowiskami, które równocześnie są bardzo mocno narodowe czy nacjonalistyczne. Przypominając zresztą w tej kwestii omówiony przed chwilą przypadek latynoamerykański. To jest bardzo podobna struktura myślenia, to znaczy one utożsamiają z polskością przede wszystkim polskich robotników i uważają, że tym polskim robotnikom zagraża międzynarodowy kapitalizm. Dlatego no, socjalizm o, że tak powiem, narodowym odcieniu jest jakby odpowiedzią na internacjonalistyczny kapitalizm. Czy można ich określić mianem faszystów? Ja powiem tak, myślę, że gdyby kolegę Mateusza Cichockiego określić faszystą, to by się śmiertelnie obraził. Ale jakbyśmy porównali jego poglądy poszczególne z poglądami faszystowskimi, to by się okazało, że mają bardzo wiele cech wspólnych. Czyli na poziomie świadomościowym oni są antyfaszystami. Sprzeciwiają się całej tradycji, historii, faszyzmu i tak dalej. Są bardzo mocno przywiązani do tradycji antyfaszystowskiej, lewicy i tak dalej. Ale na poziomie różnego rodzaju postulatów wcale nie jest im tak daleko do faszyzmu, ponieważ narodowy Gierek to dla nich jest właśnie pewien ideał, a to jest ideał, który nie jest tak wcale bardzo odległy od ideału faszystowskiego. Pan Tomasz Ogonowski. Czy Adolf H. był Austriakiem czy Niemcem? To z pozoru absurdalne pytanie zadaję panu profesorze nie bez przyczyny. Otóż tutaj jest cały ten z kolegą spór właśnie w tej kwestii. Więc kończąc, bardzo proszę o pomoc z tym Adolfem, bo przecież my nigdy nie skończymy się kłócić. Czy Adolf H. był Austriakiem czy Niemcem? Ja powiem tak. Z punktu widzenia przynależności obywatelskiej, to wtedy, kiedy zaczynał swoją działalność, oczywiście był Austriakiem. Z tego, co pamiętam, obywatelstwo niemieckie dostał dopiero na początku lat 30. Działo się tak dlatego, że obywatelstwo w Republice Weimarskiej przyznawano na poziomie rządów poszczególnych tam, landów. I dlatego też dostał je wtedy, kiedy hitlerowcy, czyli NSDAP, w którymś z tych landów tam przejęła władzę i po prostu przejmując władzę i administrację wystąpił wtedy Hitler o obywatelstwo i je dostał. Republika Weimarska nie chciała mu tego obywatelstwa przyznać po to, żeby nie mógł mieć praw politycznych czynnych i biernych, a przede wszystkim czynnych, czyli żeby nie mógł być wybierany do parlamentu i pełnić innych funkcji. Także z punktu widzenia, można powiedzieć, pojęcia narodowo-obywatelskiego, to oczywiście był Austriakiem. Potem dopiero stał się Niemcem. Z punktu widzenia świadomościowego, on się absolutnie nie czuł Austriakiem.
Hitler nie uznawał czegoś takiego jak istnienie narodu austriackiego. Uważał, że to jest relikt feudalizmu i związany z zasadą dynastyczną, kiedy nad Austrią panowali Habsburgowie, co spowodowało, że Austria przekształciła się w oddzielny byt polityczny i nie została zjednoczona przez Bismarcka i przyłączona do Niemiec. Dlatego jakby na świadomość austriackości to jest wyłącznie anty. Hitler nienawidził tradycji austriackiej Habsburgów. Dlatego odpowiadając na pytanie tak czy nie, to ja bym powiedział tak, jeśli się przyjmuje względy formalne, czyli obywatelstwo, to był Austriakiem. Ale w tamtych czasach większość Austriaków nie uważała się za Austriaków. Kiedy w 1918 roku proklamowano, pod koniec 18 roku proklamowano w Austrii Republikę, to ona się nazywała Niemiecka Republika Austriacka i chciała się natychmiast przyłączyć do Republiki powstającej wtedy Republiki Weimarskiej. W traktatach wersalskich, konkretnie w traktacie Saint-Germain-en-Laye, Entente uniemożliwiła to zjednoczenie, bojąc się zbyt silnych Niemiec. I w ten sposób powstało coś takiego jak Austria z większością obywateli, którzy się uważali za Niemców, a nie za Austriaków i którzy uważali swój naród za pewnego rodzaju dziwactwo sztucznie stworzone. I Hitler też się uważał za Niemca. Hitler, dokładnie rzecz biorąc, można go zaliczyć do niemieckiej tradycji pangermańskiej, która uznawała istnienie Austrii jako oddzielnego bytu politycznego za jakieś kompletne nieporozumienie i aberracje. Monorafix Double Blade. Dlaczego wśród zakonów katolickich największa niechęć jest względem jezuitów? Lewica zarzuca im kontrreformacyjny reakcjonizm, zaś prawica uważa ich za ognisko rewolucji w kościele. Z czego wynikało to, że bały się ich rządy i że pod koniec XVIII wieku w wielu krajach dochodziło do kasaty tego zakonu? Lewica nie znosi jezuitów, ponieważ kojarzą im się z dawnymi jezuitami. Z czasu gdzieś tam Inigo de Loyoli, prawda, i epoki kontrreformacji, czyli taki bym powiedział zakon, coś w rodzaju ówczesnych służb specjalnych w kościele do specjalnych zadań. Bym powiedział tak, jezuici byli traktowani jako oddziały specjalne do walki z herezją. Dlatego lewica laicka, antyklerykalna widzi w nich symbol wojującego katolicyzmu. Tylko że ten symbol jest symbolem już dawnym. Dzisiejsi jezuici stoją na czele procesów wszystkich modernizacji i modernizmu w kościele katolickim. Są, bym powiedział, najbardziej sekularyzowanym i liberalnym chyba zakonem w tej chwili w kościele katolickim. Dlatego prawica uważa ich za ognisko rewolucji i uważa ich słusznie. Ale mówię, współcześnie. Myślę, że Inigo de Loyola, gdyby żył, to jakby zobaczył dzisiejszych jezuitów, to by powiedział, że chce z powrotem umrzeć i na to nie patrzeć. Z czego wynikało to, że bały się ich rządy i że pod koniec XVIII wieku w wielu krajach dochodziło do kasaty tego zakonu? W XVIII wieku mamy oświecenie i absolutyzm oświecony, czyli można powiedzieć lewicę ówczesną, która dochodzi do władzy przy pomocy dworu i instytucji monarchii. I ówczesne monarchie absolutyzmu oświeconego są laickie i prowadzą działalność związaną z laicyzacją społeczeństwa. Jezuici traktowani są jeszcze wtedy jako fundament katolickiej edukacji, katolickiego nauczania. Poza tym przypisywana jest im mocno, mocno na wyrost chęć podporządkowania poszczególnych suwerennych państw władzy Rzymu, czyli zbudowania jakiejś na wzór średniowiecza teokracji. To było mocno na wyrost, ale takie mity właśnie tworzone przez ówczesną lewicę, czyli filozofów i dworaków istniały. I to spowodowało niechęć do jezuitów. Także jezuici są, można powiedzieć, nielubiani w tej chwili absolutnie przez wszystkich. Przy czym o ile prawica ma powody, o tyle lewica żyje pewnego rodzaju wizerunkiem jezuitów z poprzednich stuleci, który to wizerunek nijak nie pokrywa się już w tej chwili z rzeczywistością. Jeśli chodzi o pytania, które zebrałem, byłoby to
na tyle. Tradycyjnie będę chciał prosić Państwa o wsparcie finansowe naszej fundacji. Dziękuję wszystkim z Państwa, którzy nas wspieracie już od dawna. W konto naszej fundacji jest podane w tej chwili tutaj poniżej i jest zresztą również pod nagraniem całe podane jest nasze konto. Chciałbym Państwa tradycyjnie zachęcić do zakupu książki mojej i mojej żony, Państwo Narodowe i jego wrogowie, w cenie 50 zł. Książki Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski, Dylematy Samoidentyfikacji Europejczyków, również autorstwa mojego i mojej żony. Obydwie książki możecie Państwo kupić albo wpłacając odpowiednio za tą książkę 50 zł na konto naszej fundacji z dopiskiem na cele statutowe. Książka lub z tym samym dopiskiem, ale wpłacając 52 zł. Tą książkę Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski z dopiskiem na cele statutowe. Książka. W książki obydwie możecie Państwo również zakupić w naszej mini księgarni na provitabona.pl, gdzie również, uwaga, nowość, obydwie książki są dostępne, oczywiście taniej, w postaci e-booków, które można ściągnąć na komputer, dostaniecie je Państwo za pomocą maila. To jest nowość. No i wreszcie możecie Państwo również zakupić redagowany przez nas numer czasopisma Profidere Getlege poświęcony sporowi o państwo narodowe. Niestety tego czasopisma nie można kupić u nas w naszej księgarni. Można ją, podobnie zresztą jak i te książki, zakupić w sklepie na stronie konserwatyzm.pl. Dziękuję Państwu serdecznie i spotykamy się niedługo. Wracamy do naszych tradycyjnych wykładów z historii myśli politycznej. Dziękuję, do widzenia.